Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku na kanale Maćko Gospodarz. Ostatnio trochę mnie nie ma, a są tam, można powiedzieć, inne sprawy ku temu, że mnie nie ma. Między innymi przeprowadzka i tam inne kwestie. No ale co wam chciałem tutaj powiedzieć. Opryskiwacz został już przygotowany na zimę. Jak widzicie, po tym wężyku jest zalany płynem do chłodnic. Wszystko przez całą tutaj pompę. O, tutaj porozdzielacz. Cały jest płynem, więc temu się nic nie powinno stać. No i ostatnio zamontowałem sobie takie oto lampeczki. Kilka osób się pytało, skąd je mam, ile kosztowały. Słuchajcie, ja tam dużo nie cudując, Allegro, i po prostu sobie zamówiłem takie jedne z tańszych, można powiedzieć, gdzieś 150 zł, dwie sztuki z wysyłką przyszły blisko, może nawet niecałe. Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy ostatni jeden oprysk, który wykonywałem, był już szaruwa, ale powiem wam, no się to tutaj sprawdziło, ładnie widać wszystko, elegancko, więc nie ma się do czego przyczepić. Tutaj również w dyszach mogę wam pokazać, o, widzicie tam niebieską kroplę? No tak bardzo nie widać, ale tutaj już jest również płyn, też dotarł, więc w każdym wężu tutaj się nic nie stanie, nic nie zamarznie, a przede wszystkim o to chodzi. No i co mogę wam powiedzieć, to już powolutku zacząłem karmić kukurydzę. No nie tak powolutku, bo już z 2 tygodnie, ale no nie mam jeszcze czasu nic nagrać, bo tak jak mówię, co chwilę coś, jeszcze sprawy urzędowe, papierowe. Znowu może uda się coś, jakiegoś programu uszczypnąć, dofinansowanie, zobaczymy. Tak wygląda kukurydza, trochę już tu mam skarmione. Na dzień dzisiejszy wygląda ładnie. Ziarno, jak wiecie, każde przetrącone. O to chodzi. Silos jest na wysokości, o, tak, bar, o, jeszcze nie, będzie jeszcze ciutek wyżej. Na razie wszystko jest ok, zwierzęta jedzą, mam tutaj siatką przykryte, bo jak wiecie, ziemia się obsuwa z tej folii tutaj po bokach i no musi być ta siatka, bo u nas są te czarne kawki tak zwane, nie dają nam żyć. Tutaj za chwilę już siatkę przesunę na całość. Opryskiwacz sobie na razie stoi na dworzu. Po niedzieli, jak już znajdę czas, bo mam kombajn na warsztacie, ziemniaki mamy przebrane, wszystko. Jak znajdę czas, to wstawię kombajn z drugiej strony. No i tam opryskiwacz powinien się również zmieścić. Przynajmniej taką chociaż mam nadzieję. Dobra, nie ma co tu gdybać, słuchajcie. Ja idę robić inne rzeczy, także widzimy się już w kolejnej części odcinka, także do później. Zobaczcie, kurde felek, żniwa są znowu. Ostatnia przejażdżka w tym roku. Kombajn chowany pod wiatę na jego stałe stanowisko.
mamy ciemno, ale tutaj widać, kamera cofania jest, sygnał, że nie ma ciśnienia oleju, kontrolka również się zapaliła, więc można kombajn dać do zimowego snu. Dobra. Dobrze, moi drodzy, powiem wam, no bo pogoda nie rozpieszcza, ogólnie ciągle pada. Tutaj jest pszenica zasiana po kukurydzy. Tak to się prezentuje. Może nie jest super, hiper gęsto, ale jest w porządeczku. Co wam mogę powiedzieć? No, apryskrota jeden już poszedł. Niestety trzeba było zetorem jechać, opryskiwaczem, po to, żeby kolejnie narobić, już za mokro na 60. No i tak tu pszenica wygląda. Wygląda w sumie, mogę powiedzieć, w porządku. Jak na późny termin siewu, może nie do końca późny, to jest bardzo całkiem przyzwoicie. Tutaj obok jest zasiany poplon, zaraz po żniwach. Jest tutaj łubin. Oczywiście tu jest poplon o zimy, który zostaje na zimę. Z tym nie będę robił kompletnie nic. Ani mulczował, ani cudował. No bo to jest poplon o zimy, więc musi zostać. Wygląda w sumie dosyć przyzwoicie, powiem wam. Łubin taki na 30-35 cm. No, jest w porządku. Dobra, idę wam pokazać jeszcze inne uprawy. Ostatnio co chwilę pada. Jak nie pada, to roboty papierowe są do ogarnięcia jeszcze. Niektóre rzeczy, sprawy z czym innym związane, ale o tym dowiecie się już później. No dobrze, no i teraz co mogę powiedzieć? Ogólnie jeden z większych błędów agrotechnicznych w gospodarstwie rolnym, jaki występuje, to jest zasiać żyto obok pszenżyta, albo na odwrót, pszenżyto obok żyta. W moim przypadku tak było. Po lewej jest pszenżyto, po prawej żyto. No i słuchajcie, co tu powiedzieć. Decyzja taka zapadła, gdyż no tutaj był obornik żyto hybrydowe, więc trochę zmianowanie musi być. No nie do końca jest to zmianowanie prawidłowe i super, no ale jak to się mówi, no w jakiś sposób trzeba je wykonać. No i po prostu padła decyzja na pszenżyto. Tutaj jest pszenżyto transfer, widać ładnie też się korzeni rozkrzewia, ale chyba na zimę nie zdąży się rozkrzewić. W tym roku miałem pszenżyto posiane troszkę szybciej niż zwykle, no ale teraz jest dużo deszczów, wilgoci i myślę, że ten siew troszkę przyspieszony w miarę to wyszedł. No a tutaj jest oczywiście żyto po życie, nie wygląda źle, chociaż mogłoby wyglądać lepiej, no ale jak na te wydmy kaszubskie, no to chyba nie ma tragedii. Tam już, gdzie jest siane bezorkowo, nie będę dzisiaj jechał, bo aby się przydał trochę wyższy samochód, ale to innym razem po prostu pojadę, także sobie zobaczymy. A teraz jadę dalej na jęczmień. No, dosyć przez szybę widać, nie jest źle. Mianowicie słuchajcie, no troszkę pożółkł, no ale z tego względu, że jest zbyt duże opady deszczu, wilgoć. Więc, no niestety, ale trzyma się dobrze. Tutaj jest jakubus. Tutaj mamy obok trawę, która nią, można powiedzieć, 5 pokosów w tym roku wydała. No a tutaj, po przeciwnej stronie, żyto hybrydowe, Berado. Powiem wam, no to Berado wygląda zupełnie inaczej niż to Serafino. No i mam nadzieję, że ta odmiana mi się odwdzięczy. No ale zobaczymy, co oczywiście kombajn zweryfikuje, no bo jak to inaczej mówiąc. No i tu mamy jęczmień Aleksandrę, słuchajcie. Też trochę żółty się zrobił. No ale co zrobić, słuchajcie, no takie warunki. Jest naprawdę mocno rozkrzywiony.
No i mam nadzieję, że przezimuję jak najlepiej. Teraz sobie tutaj stanę. No i tutaj mamy Tadeusa, Przężyto, tam był transfer. No i widać, Tadeusz wygląda w sumie tak samo jak i w zeszłym roku, aczkolwiek troszeczkę jest bardziej rozkrzywiony. No jest w porządku, nie można narzekać. Kamo tutaj mówię, tu jest Aleksandra jęczmień akurat. On, można powiedzieć, od Jakubusa zupełnie inaczej wygląda, ale jest naprawdę mocno rozkrzywiony. No jest trawa, słuchajcie, naprawdę jest dużo tych żółtych liści, pożółknięte. No i grzyb niestety się wdarł, ale no teraz już jest chyba zbyt ujemne, zbyt niskie temperatury na jakikolwiek zabieg fungicydowy, ale zobaczymy. No na dzień dzisiejszy to raczej nie będzie żadnego takiego zabiegu. No i teraz jeszcze tu, wiadomo, mówię, korzystając z okazji, że no nic nie mam prawie nagrane, dzisiaj sobota, 11 listopada. O, i to są właśnie ludzie. Ja wiem, że to są liście, nie? Ale zobaczcie, przyjedzie taki jeden z drugim, worki liści wysypie, zobaczcie. A tu oczywiście sznurek. Nie będę tego komentował. Ludzie, no, sami sobie kurde broją. No i tak jak tutaj prędzej, tutaj jest podziemniaczki zaorane. Myślę, orka nie wygląda nagannie, nie wygląda źle. Dla mnie bardzo dobrze ten pług wykonuje swoją robotę należycie. No i tutaj oczywiście jest pszenica. Można tak powiedzieć, że tutaj jest około pół hektara więcej niż ziemniaki, ale teraz wam pokażę coś. No i tutaj poszła już odżywka siarczan magnezu. Widzicie takie odbarwienie? I na tym pasku tutaj właśnie to występuje. Nie wiem, co się stało, ale prawdopodobnie brak innych tych składników, bo tutaj, dokąd były ziemniaki, były tutaj, widać, można powiedzieć, tutaj, o, do tej ścieżki jakoś tak tu. I tutaj tego nie ma. Czyli po prostu, no, braki obornika, innych rzeczy. No ale to już poszło, już się trochę zrobiło zielono, nie takie ciemniejsze. Pszenica tutaj też ładnie wygląda. Tutaj była siana tydzień później przez deszcze, ale nie wygląda nagannie, słuchajcie. Dobra, co tu dużo gdybać. Tam jeszcze jest jeden kawałek żyta, ale to tam... Ogólnie mogę powiedzieć, że no jak widzicie, praktycznie wszystkie pola są zielone, tak? Praktycznie wszystko jest obsiane, więc no jest w porządku. Na wiosnę nie będzie dużo. Tam jest 10 hektarów, to tam będzie trochę łubinu, owiec z grochem, pod te ekoschematy. Tutaj będzie jeszcze 2 hektary. Tam też chyba zasieje jakiś tam owiec z czymś tam. Albo jęczmień z grochem. No zobaczę tak, żeby to się wszystko zgadzało. No i tam po prostu jeszcze kukurydzy troszeczkę, żeby spełnić właśnie na moje gospodarstwo te 12,5 hektara roślin tych pozytywnych. I cały gówno schemat będzie spełniony i tyle. Dobra, nie ma tu w ogóle o czym gadać, będzie króciutki odcinek, także dziękuję za uwagę. Przepraszam was, że mnie ostatnio nie ma, ale no niestety, jeżeli nic się nie dzieje, no to co tu dużo nagrywać, tak? Ale w zeszłym tygodniu nie było odcinka, no to chociaż w tym tygodniu musi być. No i na końcu, co mogę powiedzieć, tak jak w zeszłym roku, wyjdą oczywiście kalendarze. Jeżeli będzie ktoś chętny, jeszcze nie znam kwoty, jaka będzie, ale podejrzewam, cena będzie ta sama, co w zeszłym roku. Więc chętnych do zakupu oczywiście zapraszam. Tam później podamy oczywiście maila do osoby, która będzie się zajmowała sprzedażą tych kalendarzy. No i to tyle.
z mojej strony, a w następnym tygodniu będzie już troszkę, można powiedzieć, więcej, bo już zacznę powolutku pruć czerwoną 60. Także do zobaczenia, cześć.